Zobaczyłem, zwyciężyłem. Pozdrawiam was, moi żołnierze. I ty, Brutusie, przeciwko mnie, dajcie mi konia! Dzień dobry panie. Nazywam się Andrzej Rzewski i jestem odpowiedzialny za funkcjonowanie tego szpitala. Czyli to z paniami będę miał okazję współpracować? Tak, tak. No, oczywiście, że tak. To było pytanie retoryczne. Zobaczmy co tutaj mamy. Czyli dwie Grażyny i Bożenka, tak? Tak, ja jestem Bożena, a koleżanki to Grażyna. I wszystkie skończyłyście 3-miesięczne studium pielęgniarskie. Żadna z was też nie miała wcześniej styczności z chorymi psychicznie? No nie. W sprawach finansowych proszę kontaktować się z moim zastępcą Janem Górnym, a w pozostałych sprawach kontaktujcie się z siostrą przełożoną. Halo? Pani Gertrudo, proszę do mnie. No to ja je zabieram, doktorze. Widzenia, widzenia, widzenia. To jest tak, drogie panie. 7:00 śniadanie, 13:00 obiad. 19:00 kolacja. Na całym obiekcie mamy 319 pacjentów, z czego 125 najciężej, jeżeli człowiek będzie pod waszą opieką. Waszym bezpośrednim przełożonym jest ja. Cały tym zadowolenie, który rozsłowka. Czyli zaczynacie od pokoru. Następnie przez cały dzień dbacie o to, żeby pacjenci nie bili się, nie awanturowali, żeby zostawali jak najprędzej w swoich łóżkach, żeby nie było awantur, przede wszystkim, żeby przeżyli, żeby nam się stały na wieczór. Zgadza. Jeżeli dojdzie do większej awantury, nie interweniujecie same. Wariat potrafi być dużo silny, w takich wypadkach wzywacie sanitarnych, że on może sobie z tym poradzi. O godzinie 22:00 punkt, każdy z pacjentów musi być już w łóżku, przypięty czasami. Wtedy zaczyna się cisza nocna. Pamiętajcie, że być przypięty. Przepraszam, a co to znaczy przypięty? Przepełnimy. To znaczy, że każdego z pacjentów na noc przypinamy pasami do łóżka. Chyba, że woli pani przez całą noc biegać od sali do sali, tłumić awantury i bać się potem przed obchodem, żeby mieć wszystkich pacjentów żywych. Czy pani to rozumie? W takim razie proszę nie zadawać pytań i dać się do roboty. Dobrze, że jesteś, już prowadzi wam to małe, może się być skutek uboczny, jeśli połączy się alkohol z lekami, które podajemy, prawda? Więc chyba to wszystko. To może pokażę wam teraz, jak robimy okno, dobrze? Zapraszam za mną. Bardzo dobrze. Grażyna, Grażyna i Bożena. Od dzisiaj ona będą się bardzo typować. No to może w ramach sztuki pielęgniarskiego odetniemy sobie pacjentów z pasów, dobrze? Mamy zrobić? Tak, tak. No dziewczyny, to są tylko pasy, to nie jest żadna filozofia. Proszę bardzo. Wybierz tego pacjenta. Możemy sobie pobrać tutaj. Tylko delikatnie. Chodźcie teraz, Malejka! Teraz ona do mnie! Sanitariusz! 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 Spokój! Spokój! Teraz zobaczycie zieloną stronę naszego szpitala. Nie stać nas na zakupowanie krwi, dlatego stosujemy metodę roztrząsów, żeby uspokoić pacjentów. No i jak widać, sanitariusz nakłada właśnie dwie elektrody na czaszkę pacjenta i podda go napięciu 110 V. Grażyna! Grażyna, wszystko w porządku, już nic się nie dzieje. Tutaj nic nie jest w porządku. To jest w ogóle za chore miejsce. Grażyno, przepraszam, ja wiem, że nie powinnam do tego dopuścić. Ale obiecuję ci, że jak wszystko zaczniemy od początku, to będzie już dobrze. Za 10 już mam ochotę, nie dać mi śniadania. Z masłem, z margaryną. Czasami jest także kiełbasa i żółty ser. Na drugie danie dajemy krupnik na przemian z zupą pomidorową. A w niedzielę podajemy także sos z mięsem. Pożar, ludzie! Pali się! Uciekamy teraz z dyszy! To mnie nie i uciekamy! To mnie nie jest tego! Idziemy natychmiast! Spokój! 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 Tam jest spory ogień! Zginiemy wszyscy! Ale co mi zobaczy? Spadam się! Sanitariusz! Uciekajcie szybko, ludzie! Uciekajcie, ludzie! Ja muszę przejdzieć! Zostaw mnie! Zostaw! Nie! Uciekajcie, nie! Jezus Maria, a temu co się stało? Może faktycznie coś się pali? Nic się nie pali. Ali, czyli Alfred jest piromanem. Piromanem? No, czyli uwielbia ogień. On podpala wszystko, co tylko może. Na przykład kiedyś podpalił swój własny operat. I chce to przywieźć go do nas. To jest straszne. Ty sama to sobie musisz dzieło zrobić. No, jest chory, prawda? Więc jeśli kiedykolwiek będzie przydać się coś takiego, to się w ogóle to nie przejmujcie. Patrzcie, w tej sali pacjenci spędzają swój wolny czas. Na przykład grać w żabę, mogą zagrać sobie w karty, czytać książkę, obejrzeć telewizor albo słuchać muzyki. Tereniu, a ten chłopak pod oknem to kto? To jest nasz najmłodszy pacjent, którego jest najbardziej żal. Jest chory na schizofrenię. To znaczy? Bo my się jeszcze nie orientujemy tak w tych chorobach. No to na przykład na zaburzenia mowy, lęki i przede wszystkim o mamy. O mamy? O mamy, czyli na przykład widzi swoich zmarłych rodziców. Wydaje mi się także, że szpital to jest jego dom. A wszyscy pacjenci i cały personel medyczny to są goście, którzy przyszli go tylko odwiedzić. Biedny chłopak. Ale jest sam, bo mamy cały oddział. Nie wiecie? No nie. No, bo ten były milicjant podwczoraj elektrząsak wyskoczył przez okno. Ja pierdolę. No to samo dyrektor mówił rano, jak go zobaczył przy szpitalu. Nikt się nie zorientował, że człowiek umiera całą noc. Całą noc? No tak, dyrektor Sima mówił, że musiał przeżyć upadek, a potem dogrywał z połamanymi nogami na mrozie. Jezus Maria, niedobrze, nie chodźmy stąd. Nie boicie się, że wam uciekną? Tylko zaufani pacjenci mogą wychodzić na zewnątrz, a akurat im jest tutaj tak dobrze, że nie mają ochoty uciekać. A tam na ławce siedzi ten schizofrenik, jak on się nazywa? Piotruś, tak? Tak, tak. Mogę się z nim porozmawiać? Możesz, ale nie wiem, czy coś z niego wyciągniesz. Spróbuję. Hej. Ja jestem Grażyna i jestem tutaj nową pielęgniarką. A ty jesteś Piotruś, prawda? Co robisz? Jak ci się tutaj podoba? A Piotruś, byłaś kiedyś w kinie? Słyszałam o tym, ale nie wiem dokładnie, co to jest. Bo wiesz co? My w Grudziądzu mamy takie super duże kino, takie z wielkim ekranem i z czerwonymi fotelami. Jak ty mną porozmawiasz, to kiedyś cię tam mogę zabrać. Mama mi nie pozwala chodzić z obcą osobą tak daleko. Ale jaką tam obcą? Przecież już ci mówiłam, że jestem Grażynka, cześć. No i widzisz, już się znamy. To jak ci się tutaj podoba? Jest fajnie, mimo wszystko. Gramy w karty, oglądamy telewizję. Kiedyś dużo płakałem, a teraz jest dużo, dużo inaczej. W tym naszym dużym domu. No to super, bardzo się cieszę. Muszę już teraz wracać do pracy. I co? Pogadaliśmy, nic ważnego. Ale się wypogodziło. Mam nadzieję, że na wszystkich świętych też będzie tak ładnie. A właśnie, przypomniało mi się. Rozmawiałam z Gertrudą o grafiku i tak jak myślałam, macie nockę z 31 na 1 listopada. Och, no to pojechałam do rodziny. Nawet mi nie mów. A ty, Tereniu, masz wolne? Tak, Gertruda w tym roku była dla mnie łaskawa. To z kim my będziemy mieli zmianę? No będziecie wy trzy, do tego pan salowy, pan konserwator i tyle. Jasna cholera, przecież my sobie nie poradzimy. Poradzicie sobie, musicie. No w końcu jesteście. Gertruda przez tego zapytała, że babcia nie przyjdziecie. To macie kluczem? Proszę. Dzięki. Więc tak, wszyscy pacjenci dostali lecz powinni spać w swoich pokojach, ale na pewności jeszcze to sprawdźcie. No i zamknijcie sobie drzwi od głównego korytarza, żeby wam nie wszedł ani nie uciekł. Tak? Dobra. No proszę. Ja też spóźnione, to jeszcze pogawędki sobie urządzają. A pani Terenu już chyba dawno skończyła swój dyżur. Do widzenia. Do widzenia. Powodzenia. Dzień. Mam nadzieję, mówię pani, że jutro będzie lepiej. Nie myśl się, że nie zamelduję o tym dyrektora. No to co dziewczyny, zostałyśmy same. Co robimy? No Dobranoc. W ogniu nasz wielki dom, dym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka, naprawdę czarna noc, z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło w szybę wgniatam, haustem powietrza robię w szarze wyłom. Ten, co mnie słyszy, ma mnie za wariata, woła, co jeszcze świże ci się śniło? Więc chwytam kraty rozgrzane do białości, twarz swoją w oknie widzę, twarz w przekleństwach, a obok sąsiad patrzy z ciekawością, jak płonie na nim kaftan bezpieczeństwa. Dym w dziurce od klucza, a drzwi bez klamek, pękają tęgi wzdłuż spoconej ściany. Wsuwam swój język w rozpalony zamek, śmieje się za mną ktoś jak obłąkany. Lecz większość śpi nadal, przez sen się uśmiecha, a kto się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk wytłumionych w salach nie zna echa, na rusztach łóżek milczy przerażenie. Ci przywiązani dymem materaców przepowiadają życia swego słowa. Nam pod nogami szarzą się posadzki, deszcz iskier czerwonych osiada na głowach. Tym coraz gęstszy obcy ktoś się wdziera,